No i co to, Lucia, powiesz ciekawego? O, tu coś... coś zryte. Niestety ten osobnik tutaj nie spożywa żadnej polecanej nawet w sklepach zoologicznej karmy. Czy no nie karmy, tylko tych smakołyków całych. Dlatego się chwilę zastanawiałem, co wziąć jej na tresurę. Chociaż żeby przychodziła do mnie, jak ją zawołam. I wymyśliłem coś takiego. Tu mam w woreczku pociętą kiełbasę. Chcę jeszcze raz, chyba dwa kawałki, albo to jest taki pocięty trzy. Nie wiem. Nie, są dwa kawałki, bo jeden się rozwarstwił i wyglądały były trzy. O, zaraz wam zaprezentuję tresurę na kiełbasę, która działa. Działa, tak, działa. Osobnik jest w tamtym miejscu. Widać go? Widać go. No i komenda: Tola, chodź tu, chodź tu. O, proszę. No już się oblizuje, bo o, już kiełbaskę chyciła, zadowolona taka. No, także tresura na kiełbasy działa. Na pewno. Chodź tu do mnie, chodź do mnie. No chodź do mnie, chodź. Popatrz, co tu pani się ma dla ciebie, popatrz. Popatrz, szyneczka dla ciebie. Kiełbaska znaczy się. Grzeczny pieseczek, grzeczny, tak? Co ty to masz na głowie? Co to chodzi po tobie? Ach, jakiś muszek się nazbierało. No, idzie w swoją stronę oczywiście. Tak czy nie? Ojejku, ojejku. O, wącha. Co to luś tam wąpiączysz ciekawego? Co? Weźmiemy smycz. Co to do dobrego jest? Jakieś pokrzywy? Po nosie cię pokują. No dobra, wracamy pomalutku. I muszę jeszcze pokonać ten wąwóz. Wracę do domu. Tutaj o, nie ma. Jesteśmy teraz. O matko i córko. Tola mi gdzieś tam uciekła do góry, ale widzę ją. Idziemy, idziemy, zobaczymy, co się tutaj wyprawia. Tolson, 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 Tolson. No co tam hasasz? Co tam hasasz? Co tam hasasz? No i co się patrzysz? No i co? Gdzie uciekasz? Uciekła do sąsiada na pewno. Jesteśmy niedaleko sąsiadów. Także pewnie jest u sąsiada, a my jesteśmy niedaleko. A to jest wąwóz, w którym płynie dużo wody. Są tutaj nawet pobudowane w tym wąwozie takie wodospady. No, Toli nie ma. Znowu uciekła. Znowu poszła tam do sąsiada. Poszła do sąsiada niestety. Gdzieś ją słyszę. Ale co? Ale co? No właśnie. No. To jest kwintesencja, proszę państwa, ludzkości, czyli jakieś oponki, proszę bardzo. Ścieniutkie tutaj od jakiegoś motorku. Tutaj jakaś też ścieniutka oponka, ale od samochodu. Co jeszcze tu mamy? Zaraz wam pokażę. Spokojnie, wiem, że jesteście ciekawi. O, nawet jakiś fotel
ala z autobusu. To są jakieś płachty, a tego tu jest mnóstwo. Gdybyśmy się... O matko, tam też widzę taką stertę. No cóż, nie, o, Tola tam siedzi, czeka na mnie, no. W końcu się nauczyła czekać na pana. No dobra, Oddaj oddaj. patyk panu, oddaj patyczek. No oddaj. Trochę za duży, co? Ops. Ach, jaki piękny bieg, no. No i przynieś panu. Aha. No tak. No nie przyniesiesz, tak? Serio? Zobaczymy, co to będzie. Czy ja na pewno Beagle po takim porannym spacerze, jak wstanie, jest zdecydowanie lepszy w utrzymaniu, zwłaszcza teraz jesienią, kiedy więcej czasu spędza w domu niż na polu. Wygoni się godzinka, potem jeszcze przynajmniej jeden spacer za dnia, przynajmniej mówię, czyli dwa spacery za dnia. Nie da się niestety, znaczy no niestety, no. Jeżeli komuś sprawiają przyjemność spacery, no to jest pies idealny. Ja akurat lubię troszeczkę, że tak powiem, samotności. Takiej ciszy, spokoju. Dlatego takie wypady z psem, a to jest taka po części frajda. Nie sprawia mi to żadnych jakichś, że a, że muszę iść, bo pies. Nie, wręcz przeciwnie. Piwo się człowiek napije. Piwa się człowiek napije w spokoju, w ciszy. Piesek No sam. i mamy piękny las. Co to powiesz ciekawego? Pniaczka sobie znalazłaś, tak? Drzewka. O, proszę bardzo. Śmieci. Też są oczywiście. No dobra. Żegnam, wracamy. Jesteśmy prawie godzinę na porannym spacerze. Thank you.